Круто, круто. Треба знайти 5 рив. 5 рив, 5 на 5. Да. А там що? А що там, який сенс? Так, що там? Там, там можна і дрифтове таке. Ну, а яка система? Він, короче, він організатор того, сказав, що це буде тільки на 7. Треба буде чекати. Дивитися, що там розпорядок висить чи не висить? Я зрозумів. Треба буде питати. Йо! Nie objemy za broń! No to co? Rozejść się! Rudy, odprzedzenie. Okej. Okay. To właśnie zastanawiam, czy jak rozumiem, czy zrobię dziecko, nie rozumiem. O, punkt dla Rudego! I Rudy, oszałamiającym wynikiem 5-0, wygrywa. Ludzie gotowi? Zawodnicy gotowi? Lać się. Na kogo punkt? A Pawło. A ogólnie? Dobra. To jedziemy. A czekaj, czekaj. Ja moje liczę. Ty moje? Ty mnie nie widzisz, wyjęcie się. Ale ja muszę ją klatkę widzieć. Aha. Ty co ty strzelę? A nie, ja nie wszystko. Nie jajka. Nie ma pać broni. O, co no, to jest pięknego. Nie wiem, co jest pięknego. Punkt, to jedziemy. Nie wiecie tylko. Next share. No fuck you. Punkt dla Pawła. Ale on też trafił. Ale pierwszy Paweł trafił Paweł. Jest. Paweł pierwszy. Ale w jedną ręką. Ale dwoma czy jedną? Dwoma, tylko dwoma. Jest. Pawła? Nie. A Piotra? Dobrze. 4-2. Widzę szklanek. Jest. Mamy trafić dziury.
Tak? 4-3. 4-3. Nie wiem. Chowa mnie w maturze. Nie, nie wejdzie. Top. Noga. Top. Tak. Zapięty. 4-4. Punkt dla... Proszę? On się cały czas tak smyrali. Dobra, to ogólne. Też to rzeczywiście było... Ciężcy się nudzą! Jeszcze chwilę. Ciężcy się grzeją! Niech się rozgrzewają! Noga! Miło! Piotr wygrywa! Brawo! Największego chama! Daj jej mikrofon. Loża Dan zdecydowała wybrać Rudego, gdyż jest już chamski w samym swym istnieniu. Sama rudość powoduje to, że jest wielkim, największym na świecie grubianinem. Niestety... Jestem zmuszona nagrodzić cię oto tą szarfą za twoje chamskie zasługi. I się tak nie ciesz, bo cię nie lubię. Ja ciebie też. Ej, chcę ci podać? Nie, spokojnie. Mamy. A później? Nie dziękuję. Nie każcie mi go dotykać, błagam. Już samo towarzystwo po prostu. Przez mnie. Mój God, please. Leją na jego towarzystwo. Jestem przekonany, czy tam siedzi człowiek, czy może coś innego. Ale miał rację. Może ogr? Nie, on miał katar po prostu. Kilka słów do twojego przeciwnika. Mam cię w dupie. Słyszałeś? Miał rację. Życi, życi. Panowie gotowi? Ja liczę twoje trafienia. Liczą się również uderzenia w hełm, w czepiec, w szyję. Od łokcia w górę, od kolana w górę. Tarcza służy tylko do blokowania. Marek i Goblin, zaczynajcie. Marek, Marek! Stop! Stop. Jakiego? Punkt dla Marka. Marek, dobrze! Zaczynamy. Zabij, Marek, zabij! Marek, Marek, Marek! 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 Marek, Marek! O, to musiało boleć. Nie podoba mi się ten. Marek! Stop! Dla Marka? 3-0 dla Marka. Goblin musi się bardziej postarać. Zabij tego zielonoskórego, idźmy do domu. Stop, stop. Cóż za emocje. Do łapki panu podaj. Spokojnie, Marek, jeszcze jeden. Tak, na dystans. A później skup kupa. Się, jeszcze jeden. Kurwi mu nogi! To jeden! Stop! Nie. Do Goblina? Jego poszło po rykoszecie, więc nie poszło. 4-1. My tego nie widzę. Stop! Stop! Na Goblina. Marek, skup się, wyżej tarcza. Stop! Stop! Na Goblina. Badaj. Wziął się chłopak za siebie. Marek! Do! Stop! Dla kogo? Dla Goblina. 4-4. Gdzie to nas sędzia? To jest motywacja. Tak jest! Jest! Stop! Jest. Dla kogo? Marek! Marek? Wychodzi Marek! Dobrze! Będzie tak! Złoty strzał. Pokaż się w końcu nam. Zapraszamy Pawła z Łęczycy i Jana Halickiego. Co chciałeś powiedzieć swojemu przeciwnikowi? Chyba nic. Może nie mówi po polsku. Nie sprawdzałem.
Okej, kilka słów do twojego przeciwnika, albo do loży dam. Przeciwnika, no to... Nie wiem, czy on w ogóle rozumie po ludzku. Natomiast do loży dam. Loża dam jest dzisiaj niesamowicie znudzona tym turniejem. Same chamy, parchy, grubianie. Czy loża dam pragnie usłyszeć krotu chwilę? Krótką, szybką. Perek! Perek! Jako, że nikt jeszcze nie ważył się tutaj opowiedzieć dostatecznie chamskiej historii, ja wam opowiem, jak dama może skończyć źle, gdy damie woda sodowa uderza do głowy. Mianowicie byłem świadkiem sytuacji, kiedy pewien strażnik miejski, który wrócił właśnie z warty, uczył swego syna strzelać z łuku. I stanęli przy stodole, gdzie ten ów strażnik mieszkał. No i tatuś wycelował, strzelił i trafił w dziurę posęku. I mówi: synuś, przynieś mi strzała. A synek pobiegł i mówi: tatusiu, dobra wiadomość, zła wiadomość. Dobra wiadomość to taka, iż sąsiadowi przebiłeś niestety prącie. Zła taka, że mamusi oba policzki. Pokażcie, co potraficie. Widzę. Start. Zasłona. Stop. A, to rałkę wypicie. Weź mi ten patyk tam dawniej. Start. Wyszukana technika. Stop. Do Janka. Widzę pana. Dobra, obopólny jeszcze raz. Stop! Do kogo? Ten punkt dla Janka. Tak będzie właśnie. Wojtuś! Darełko? Stop! A Janka drugi punkt. Już za technika. Był! Stop! A Paweł, zemczycy? Dobra. Janek, nie daj się, znowu ci idzie. Dajcie. Szykuje się... Moment. Rafał, zemczycy i Piurek. Paweł! Dawajcie. Co? Na kogo? Janka. Dobra. 3-1. Stop! Do kogo? Do Janka. 4-1. Na złoty punkt. Paweł! Złoty to ma tylko ten. Stop! Do kogo? Dobrze, kończymy walkę. Przychodzi Jan Halicki.